Rozdział 5. Jak przekonać astrologów, że wiedza ich jest bezpodstawna? Alboż i ci dwaj, których chorobę jednocześnie się bądź wzmagającą, bądź zmniejszającą, Hipokrates z punktu lekarskiego rozważywszy, doszedł do wniosku, że chorzy są bliźniętami. Czyż jeszcze nie przekonają tych, co usiłują gwiazdom przypisać to, co pochodziło z podobnych właściwości ciała? Bo czemuż w takim razie i podobnie jednocześnie chorowali, a nie jeden za drugim, to jest tak, jak się narodzili, bo przecież razem się urodzić nie mogli. Albo jeżeli ta różność czasu urodzenia nie miała aż takiego znaczenia, żeby wpływać na odpowiednią różność czasu ich chorowania, to dlaczegoż tak stanowczo twierdzą, że i różność czasu urodzenia na inne rzeczy wpływ wywiera? Mogli w różnym czasie podróżować, w różnym czasie żenić się, w różnym czasie potomstwo płodzić i wiele innych czynić rzeczy, a nie mogli dla tejże przyczyny w różnym czasie chorować? Bo skoro niejednoczesność urodzenia ich zmieniła horoskop i wniosła przez to nierówność w ich rzeczach, dlaczegoż na jednoczesność ich choroby pozostał tylko wpływ jednoczesności ich poczęcia? Jeżeli zaś tak jest, że wyjątkowo losy zdrowia zależą od chwili poczęcia, a inne rzeczy od chwili urodzenia, to nie powinniby na zasadzie konstelacji urodzeniowej przepowiadać coś o zdrowiu człowieka, nie znając jego konstelacji poczęciowej. Jeżeli zaś dlatego przepowiadają choroby, nie obejrzawszy horoskopu poczęciowego, ponieważ na choroby wskazują chwilę urodzenia, to jakoż przepowiadać będą jednemu z bliźniąt czas choroby na zasadzie chwili urodzenia, skoro i drugi z bliźniąt w innej chwili już urodzony musi jednocześnie z tamtym chorować? Pytam dalej, jeżeli tak znaczny jest czas dzielący urodzenie bliźniąt, że zmienia ich konstelację i inny musi być już horoskop i inne wszelkie układy nieba, kardines, mające niby moc na odmianę losu, fatu, to jakże się to dzieje, kiedy znów poczęcie dwojga bliźniąt nie może być różne co do czasu? Albo jeżeli losy dwóch istot w jednej i tej samej chwili poczętych mogą być jednak nierówne w urodzeniu, to dlaczegoż by los dwojga w jednej chwili urodzonych nie mógł być różny w życiu ich i w śmierci? Jeśli jedna jedność chwilki, w której oboje poczęcie zostali, nie przeszkodziła temu, że jedno się wcześniej, drugie później urodziło, to czemuż urodzenie jednoczesne miało przeszkadzać, by jedno wcześniej, drugie później umarło? Jeśli poczęcie w jednej chwili dopuszcza, że bliźnięta w żywocie matki niejednakowy los mają, czemuż by jednoczesność urodzenia nawet jakichkolwiek dwojga dzieci nie miała pozwalać, aby one odmiennym na ziemi zdarzeniom ulegały, a przez to samo, aby wszelkie urojone bzdury astrologiczne w niwecz się obróciły? Dlaczegoż poczętych w jednym czasie, w jednej chwilce, pod tym samym zupełnie układem nieba, odmienny spotyka los, że się rodzą w różnych nawet godzinach, a dwoje urodzonych z dwóch matek w jednej i tej samej chwili pod jednakowym niebem nie mogą mieć losów różnych, które by zrządziły konieczność odmiennego życia lub śmierci? Czyż poczęci nie mają jeszcze przeznaczonego losu i gdyby się nie narodzili, nie mogliby go mieć? A dlaczegoż to dowodzą, że gdyby znali godzinę poczęcia, to by bardzo wiele z niej wywróżyć mogli? Stąd też pochodzi owa opowiastka, jak to pewien mędrzec wyznaczył sobie godzinę do połączenia się z żoną, żeby mu zrodziła syna nadzwyczajnego. Stąd tak samo Posydoniusz, wielki astrolog i filozof, gdy dwoje owych bliźniąt jednakowo chorowało, objaśnił, iż to dlatego, że razem zrodzeni byli ci bliźniacy i razem poczęci. Dlatego oczywiście dodał poczęci, by mu nie zarzucano, że zupełnie jednocześnie urodzić się nie mogli, a to pewne przynajmniej było, że poczęci byli zupełnie jednocześnie. Byleby tylko powodu i choroby jednakowej, jednoczesnej nie przypisać najprostszej rzeczy, to jest jednakowym właściwościom ciała, lecz
wpływowi ułożenia się gwiazd. Jeśliż w poczęciu taka jest moc wpływania na jednakowość losu, to nie powinnyby się te losy tak zmieniać już w samym urodzeniu. Albo jeśli losy bliźniąt dlatego są odmienne, że się bliźnięta w różnych chwilach rodzą, czemuż raczej nie mamy rozumieć, że losy te już dawniej odmienne były, skoro w różnym czasie urodzić się musieli? Jakżeby wola ludzka nie mogła zmienić losów urodzeniem naznaczonych, jeśli porządek czasu urodzenia zmienia losy poczęciem naznaczone?